Coś wam pokażę. Cześć. Przez ostatnie 2,5 miesiąca rysowałem portrety uczestników Gry o Buktów sezon 2. W dzisiejszym filmiku chciałbym to podsumować. Zapytacie może, ale co chcesz podsumowywać? Przecież nie narysowałeś jeszcze wszystkich. Słuchajcie dalej, a się dowiecie. Zacznijmy od tego, że to była decyzja spontaniczna. Kiedy Maja ogłosiła sezon 2 Gry o Buktów, pomyślałem, że hej, fajnie by było narysować uczestników i być w jakimś sensie częścią tego przedsięwzięcia. No i tak zacząłem rysować te portrety. Jednak oczywiście nie wszystko szło po mojej myśli. Wszystkie rysunki chciałem rysować w takim samym stylu, na takim samym formacie. Uczestników było sporo. Ja miałem ograniczony czas. Jednak nie ze wszystkich jestem zadowolony. Tak właściwie podoba mi się może połowa. Wszystko przez ograniczony czas. Zazwyczaj rysuję na większych formatach i zazwyczaj rysuję dłużej. Tym razem rysowałem na formacie A5, a każdy z portretów zajął mi około godziny. Dlatego nie wszystkie wyglądają tak, jakbym chciał, żeby wyglądały. Ale i tak bardzo dziękuję wszystkim za pozytywny odbiór. Szczególnie osobom portretowanym, które komentowały i lajkowały moje zdjęcia. Bardzo się cieszę, że wam się podoba. A dlaczego nie narysowałem wszystkich? Tak właściwie narysowałem. Ale Pawła P42 rysowałem dość niedawno. Zuzę z kulturalnej szafy właściwie narysowałem. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się dwa lepsze rysunki przedstawiające Zuzę. Jeden linkuję wam tutaj. Tutaj. Jeden będzie w kartach. I stwierdziłem, że Zuza będzie na moim kanale jeszcze, ale przy innej okazji. Została jeszcze Maja. Maja co prawda też już rysowałem, jednak w nowych włosach możecie ją zobaczyć na końcu tego filmiku, więc zachęcam do oglądania. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za pozytywny odbiór, a teraz chciałem zaprosić na skrót wszystkich speed drawingów. Cześć!
Ostatnie 2,5 miesiąca rysowałem portrety uczestników Gry o Buktów sezon drugi. Drugi, a pokazuję czwarty.